Ja w zasadzie będę mówił o tym samym, tylko inaczej i o czym innym. Mianowicie porównanie naszych uczelni, ale polskich w skali Europy czy świata. Przeciętny potencjał Pomorza na tle Europy. Tylko mazowieckie się wyróżnia, ale to głównie ze względu na koncentrację tego potencjału. I dwa stosunkowo nieliczne badania mające na celu praktyczne wykorzystanie wyników. Bo oczywiście mamy piękne przykłady, ale one są stosunkowo nieliczne. I teraz chciałbym się zastanowić nad przyczynami tego zjawiska, ale tego zjawiska nie najlepszego, czyli tutaj zaraz będziemy bardzo mądrzy, jeśli przeciwności nam powodują uczenia się mądrości. Natomiast nie chciałbym być malkontentem, który mówi, że jest tak źle, ale spróbujmy zobaczyć, co jest źle, co nas blokuje i co można ewentualnie zaradzić. I proszę Państwa, jakie są przyczyny tej przeciętności? Oczywiście niski poziom finansowania, to jest raz, to za chwilę Państwu pokażę. Dwa, rozbudowana biurokracja, o tym też będę powiedział. Przepisy hamujące badania naukowe. Proszę zwrócić uwagę, że to jest ten punkt, który tutaj jako pierwszy podaję, bo to jest naprawdę taki bardzo mocny hamulec i w badaniach naukowych, i w badaniach rozwojowych. No i problem z oceną projektu, nawet jeśli one już są, szczególnie jeśli chodzi o projekty właśnie ze środków strukturalnych, to co jest, co ma być naszą szansą, problem w ocenie tych projektów i rezultatów tych projektów. Za chwilę Państwu dokładnie powiem, o co chodzi. Najpierw zobaczmy na finansowanie. Uniwersytet Harvarda, oczywiście to jest wiodący uniwersytet na świecie, ale jego budżet w dobie kryzysu, bo on o 30% został obniżony, to jest 26 miliardów dolarów. Takimi sumami obraca ten uniwersytet. Popatrzmy na mniejsze, ale w dalszym ciągu. Wiodący uniwersytet amerykański, Uniwersytet w Wisconsin, 5,5 miliarda, Uniwersytet Kalifornijski, 3 miliardy dolarów, Uniwersytet Oksfordzki. Już idziemy do Europy i proszę zobaczyć, że tu już jest duża różnica między Stanami i Europą, ale to w dalszym ciągu to jest 1,3 miliarda. Budżet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rocznie to jest około 15 miliardów złotych, czyli mniej więcej 5 miliardów dolarów, czyli tyle, ile wynosi budżet jednego dobrego uniwersytetu amerykańskiego. W związku z czym z tego 1/3 na budżet nauki, 2/3 budżet szkolnictwa wyższego. No i tu pytanie, do czego możemy się porównywać przy takich nakładach. Budżet jednej Uniwersytetu Gdańskiego to jest około 300 milionów złotych rocznie, czyli tu byłoby to 0,1. W latach 2000-2006 Polska była na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej, bo nakłady na badania i rozwój spadły o 17%. W tych latach za nami była tylko Słowacja. Co się stało w 2009 roku? Proszę zwrócić uwagę. Te kraje, które były z tyłu, tam nastąpił wzrost procentu PKB na badania i rozwój. Ta Słowacja podniosła udział do 1,66%. Polska 0,64, to są wszystkie nakłady, nie tylko budżetowe, ale też z przemysłu, to jest 0,64, czyli jesteśmy outsiderami w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nakłady na naukę, mimo dopływu środków strukturalnych. Wiele z tych środków, które już mamy, jest marnowanych z dwóch powodów. Raz, monstrualnie rozbudowana biurokracja i to niestety w tych środkach, które są naszą szansą, czyli w środkach europejskich, w środkach strukturalnych. Kto z Państwa realizował jakikolwiek projekt z tych funduszy, to wie, co znaczy administrowanie takim projektem. To jest kontrola i kontrola kontroli i kontrola kontroli i kontroli, żeby te środki nie były jakoś źle wydane, ale do czego to się sprowadza w praktyce? Do tego, że tak naprawdę na działania związane z administracją projektu poświęca się ogromną część czasu i energii, która tak naprawdę powinna być przeznaczona na realizację merytoryczną danego projektu. Przepisy hamujące badania naukowe. Pan rektor Krawczyk wspomniał już o prawie zamówień publicznych. Na uczelni jest to ogromny hamulec. Zakup zwykłego sprzętu, zwykłych materiałów również przeciąga się bardzo, a to dla nauki oznacza praktycznie zahamowanie badań, bo mamy projekty, które trwają 3 lata. Jeśli ja rok czekam na kupno jakiegoś sprzętu, no to właściwie 1/3 czasu jest stracona. Dwa, kupuje się rzeczy drożej i gorszej jakości. Dlaczego nie muszę Państwu mówić?
w nauce to jest tym bardziej bolesne, że jeśli to mają być badania naukowe, to nie można przewidzieć, co ja będę potrzebował za pół roku. W związku z czym nie mogę przetargu zrobić wcześniej, bo gdybym wiedział, to by nie była nauka, bo bym wiedział, co ja chcę zrobić, a ja nie wiem, to dopiero z wyników badań, które otrzymam, będę wiedział, co ja potrzebuję za pół roku, za trzy miesiące. Miałem propozycje od różnych firm, nieważne w tej chwili z jakiej dziedziny, które chciały zainwestować w badania na uczelni i powiedziały, dobrze, dajemy sumę pieniędzy, już też nie będę mówił jaką, ale istotną, kupicie sprzęt, zrobicie badania. Pytanie, kiedy to zrobicie? Mówi, no jak dobrze pójdzie, to za pół roku, może 9 miesięcy przejdziemy przez przetargi i kupimy. Nie, za pół roku to my chcemy mieć wyniki. Nie skończyło się to żadnym podpisaniem umowy. Ta firma zrobiła te badania za granicą. Proszę Państwa, paradoksy. Mamy program Innowacyjna Gospodarka. Tak? Co się okazuje? Jeżeli kupimy jakiś sprzęt z tego programu Innowacyjna Gospodarka, nie można z tego sprzętu skorzystać, aby jakąkolwiek działalność komercyjną prowadzić. Co to znaczy? To znaczy, że ja kupuję sprzęt, nie mogę w ciągu kilku lat, kiedy ten sprzęt jest no, tej najwyższej jakości, wejść w żadne porozumienie z firmą komercyjną, bo tracę te pieniądze. Muszę zwracać nie do Unii. To nie jest wymysł unijny. Wbrew pozorom, to są przepisy naszego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Nie wiem, czemu mają służyć, jaka była idea, ale to znowu blokuje. Tak? Mamy coś, czego nie można wykorzystać. Ja jestem przekonany, że przy tym budżecie, przy tych uwarunkowaniach nie mamy szans się ścigać w formule pierwszej, nie mając możliwości ogromnych nakładów. W związku z czym uważam, że powinniśmy szukać niszowych tematów, w których jesteśmy naprawdę dobrze. Mamy faktycznie zespoły badawcze, które są w czołówce światowej. Jest ich kilka, może kilkanaście, ale są. Jeśli byśmy chcieli dorównać z całym poziomem, to nie damy rady. Nie damy rady się ścigać przy tego typu ograniczeniach, jakie mamy. No i końcowy, to co już właściwie powiedziałem, opozycji międzynarodowej nauki pomorskiej jest przeciętna oczywiście, biorąc pod uwagę bezwzględną liczbę osiągnięć, ale biorąc pod uwagę nasze warunki, nasze czynniki hamujące i poziom finansowania jest zadziwiająco wysoka. Dziękuję bardzo.